Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu webinarowym, na którym wspólnie z profesorem Wojciechem Ciesielskim omówimy bardzo istotne zagadnienie, które wiemy, że jest dla Państwa bardzo ważne. Dlatego po naszym ostatnim styczniowym webinarze zebraliśmy od Państwa informacje zwrotne, które elementy chcieliby Państwo z nami wspólnie omówić. I dziś przygotowaliśmy materiał dotyczący właśnie czasu trwania postępowań. Ja nazywam się Wojciech Bochenek i tak jak wspomniałem wspólnie z basatem Wojciechem Ciesiewskim przeprowadzimy dla Państwa nasz dzisiejszy webinar. Prosiłbym tylko o Państwa o informację, czy nas widać, czy nas słychać. Mieliśmy kilka minut opóźnienia, ponieważ jest Państwa naprawdę bardzo dużo, więc chcieliśmy, aby wszyscy mogli się spokojnie i bezpiecznie na nasze dzisiejsze spotkanie zalogować. Mam informację od Państwa na czacie. Bardzo Państwa serdecznie jeszcze raz witam, że wszystko jest w porządku. Więc myślę, Wojciechu, że możemy zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry, ja również Państwa witam serdecznie. Drodzy Państwo, to już jest kolejny webinar, który dla Państwa przygotowaliśmy. Tych webinarów, zarówno tych, które my prowadziliśmy dla Państwa, jak i inni pełnomocnicy z naszej kancelarii, takich webinarów już trochę było. Mam wrażenie, że temat, który dzisiaj mamy dla Państwa, jest najgorętszym tematem ostatnich miesięcy, jeśli nie lat, jeśli chodzi o postępowania frankowe. I wcale nie chodzi o rodzaje rozstrzygnięć i to, czy sprawy frankowe są wygrywane, czy nie, bo to Państwo pewnie doskonale wiedzą też z naszych materiałów, z naszych webinarów, że te sprawy frankowe są wygrywane w niemal 100%, w 97-98%. Ale przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Webinar dotyczący czasu trwania postępowań w sprawach frankowych. Czyli kiedy zakończy się sprawa frankowa? To są pytania, które bardzo często Państwo zadają naszym prawnikom, osobom prowadzącym. Oczywiście nas to nie dziwi. Sami gdybyśmy też mieli prowadzoną sprawę, oczywiście, że nas by to interesowało, kiedy zakończy się nasza sprawa, kiedy mogę liczyć na prawomocny wyrok i kiedy wreszcie mogę się uwolnić od toksycznego kredytu frankowego. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj dla Państwa naprawdę bardzo dużo przydatnych informacji. Rozpoczniemy od statystyk, jak to wygląda aktualnie w Polsce, jeśli chodzi o. Czas trwania postępowań. Tak, ja tutaj może do Wojciechu dodam, że to są statystyki wyjęte na kanwie przez nas prowadzonych spraw, więc to są dane, które tymi my obazujemy. Są to dane uśrednione, więc oczywiście każda jest indywidualna, natomiast wyciągnęliśmy średnią wartość poszczególnych postępowań. Dokładnie tak. Jako największa kancelaria w Polsce, która obsługuje sprawę Frankowiczów, dysponujemy już kilkunastoma tysiącami orzeczeń, także ta baza, z której mogliśmy korzystać, jest bardzo duża, stąd te informacje. Mimo tego, że są statystyczne, to zawierają bardzo duży tutaj odsetek tych spraw, które dla Państwa prowadzimy. Jest to na dużej próbie. Są to statystyki na dużej próbie. Szanowni Państwo, przejdziemy do pierwszego slajdu. Średni czas oczekiwania na wyrok przed sądem, pierwszej instancji w sądach okręgowych w całej Polsce, z naszych statystyk wynika, że jest to okres 555 dni. Tak się złożyło, że jest to akurat taka równa, można powiedzieć, liczba złożona z trzech piątek. Co to w praktyce oznacza? No powiedzmy, że ta średnia no zbliża się już, na pewno przekroczyła połowę, przekroczyła półtora roku, ale pokażemy Państwu, jak to wygląda na przykładowych sądach okręgowych. Jeśli chodzi o sądy, w których statystycznie te sprawy prowadzone są najszybciej, i te sądy, które są niestety na drugim końcu tych statystyk, czyli tam, gdzie te postępowania prowadzone są najwolniej. Mogą Państwo wpisywać, zresztą już widzę, że Państwo to czynią, na czacie miejscowości, nazwy sądów, w których Państwo mają prowadzone postępowania, i być może te sądy zaraz Państwo zobaczą na naszych grafikach. W pierwszej kolejności przedstawimy statystyki w statystyki sądów, w których te postępowania toczą się najszybciej. I przygotowaliśmy dla państwa dzisiaj 10 pierwszych miejsc, jeśli chodzi o szybkość toczącego się postępowania w pierwszej instancji, czyli jaki jest średni czas oczekiwania na wyrok pierwszej instancji od dnia złożenia pozwu. Chciałbym to podkreślić, że chodzi o okres liczony od dnia złożenia pozwu, a nie od dnia, w którym Sprawa trafiła do prowadzenia do naszej kancelarii, ponieważ od momentu wpływu sprawy do kancelarii do czasu wysłania pozwu też upłynął pewien czas. Należało wysłać reklamację, wcześniej sporządzić wyliczenie, więc um, chciałbym podkreślić, że jest to średni czas, ale liczony od dnia złożenia pozwu. I tak jak Państwo widzą, na pierwszym miejscu mamy suwałki, sąd okręgowy w suwałkach, niekwestionowany lider, już od wielu, wielu miesięcy, tak naprawdę od samego początku prowadzenia przez nas statystyk. Widzimy, że ten średni czas oczekiwania na wyrok pierwszej instancji wynosi 216 dni, 216 dni. i jest to ponad dwukrotnie mniejsza wartość niż ta średnia, która, przypomnę, wynosi 555 dni. Kolejne miejsca zajmują miasta, które nie są tak duże jak te największe miasta w Polsce, i to jest właśnie klucz do tego. Czyli zauważamy taką prawidłowość, że im mniejsze miasto, tym szybciej toczy się to postępowanie. Po prostu takich spraw w tych sądach jest mniej i sędziowie mogą szybciej takie sprawy zakończyć. Widzimy, że na kolejnych miejscach mamy Częstochowe, Sosnowiec, Piotrków Trybunalski. Do około roku już zbliża się sąd okręgowy w Elblągu, sąd okręgowy w Tarnobrzegu. Rok mamy przekroczony w Sieradzu. Ale nieznacznie mamy tutaj wyjątek i duży sąd, sąd okręgowy w Białym Stoku 387 dni. Dalej gliwica tu już mamy przekroczone 400 dni, 404 i Bielsko-Biała 410 dni. Czyli możemy powiedzieć, że tak, jak mamy średnią wartość tych trzech piątek, pod kątem czasu trwania posania w pierwszej instancji tak też zdarzają się właśnie sądy które potrafią być bardzo bardzo sprawnie te sprawy procedować są to 216 dni na wyrok pierwszej instancji Oczywiście zdarzają się również wyjątkowe sytuacje, gdzie wyrok potrafi zapaść po trzech czy 4 miesiącach. Natomiast to są oczywiście sprawy w sądach, które dopiero, do dopiero wpływają te sprawy, do sędziów, którzy mają nowe referaty. I to też powoduje, że sędziowie są z tymi sprawami już obeznani, wiedzą jak z nimi postępować, jak je procedować. Natomiast oczywiście też ilość spraw, które do sądów wpływa, również przekłada się na, na kwestię zwiększenia tej ilości dni. Natomiast są to moim zdaniem bardzo dobre statystyki pod kątem naszego wymiaru sprawiedliwości. Za chwilkę Państwu pokażemy, jak to wygląda w tej drugiej części tabeli, czyli w tych sprawach, gdzie te sądy postępują najdłużej. Tak, to niechlubna druga część tabeli przed nami, czyli sądy okręgowe, w których statystycznie postępowania trwają najdłużej. Przedstawimy Państwu grafikę 10 sądów, w których te postępowania trwają najdłużej. Są to sądy okręgowe i mogą Państwo zobaczyć, że sąd w Warszawie jest tak naprawdę podzielony na, Warszawa jest podzielona na trzy sądy. Rozpoczynamy od sądu okręgowego w Warszawie, w którym średni czas oczekiwania na wyrok pierwszej instancji jest najdłuższy i wynosi 1153 dni. Na drugim miejscu mamy również duże miasto Wrocław, 958 dni. Kolejne miejsce, trzecie... Niechlubne zajmuje Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest to 28 Wydział Cywilny, który został stworzony w Sądzie Okręgowym w Warszawie właśnie po to, żeby rozstrzygać w nim sprawy frankowe. I widać, że już ten Wydział Frankowy, o którym jeszcze będziemy mówić, bo jest to też Wydział, w którym sędziowie są najbardziej obłożeni sprawami w swoich referatach, widać, że pomimo tego, że w, tych, w tym sądzie sędziowie zajmują się tylko takimi sprawami, to czas oczekiwania na wyrok pierwszej instancji to 876 dni, czyli grubo ponad dwa lata. Kolejne miejsca to miasta, o które państwo też pytali na czacie, też sobie spoglądamy na czat i widać, że też pytali państwo o Gdańsk, to jest miejsce czwarte w tej niechlubnej statystyce, 821 dni. Dalej mamy Łódź, Radom, Zamość, Opole 686 dni. Sąd Okręgowy w Warszawa Praga 662 dni i Sąd Okręgowy w Słupsku. Z tego co pamiętam to 11 miejsce zajmował Sąd Okręgowy w Rybniku. Kolejny był też był też sąd w Poznaniu. Także to są miasta w których to są sądy w których no, czeka się bardzo długo na wyrok pierwszej instancji. Tak tutaj też na razie widziałem że jedy, 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 ktoś z państwa wskazał że y, od roku od, od złożenia pozu do drugiej instancji minęły dwa lata. My tutaj prezentujemy Państwu średnie dane. Mamy tutaj wspólnie z Wojciechem przekonanie, że widzimy powołanych przez nas sprawach te sprawy przyśpieszają, że sędziowie procedują je szybciej, nie dopuszczają części dowodów, co też przykłada się, że ten czas trwania tych postępowań jest skracany przez sądy, natomiast są to sprawy, próbka spraw wszystkich, które procedowaliśmy, to są sprawy nawet i z 2018 i 2019 roku, więc, więc to też jeszcze o tym pracujemy, co wpłynęło na wydłużony czas trwania tych postępowań, natomiast mamy takie przekonanie, że aktualnie te sprawy naprawdę nie mają dobrej dynamiki, a są jeszcze informacje płynące z Ministerstwa Sprawiedliwości, że w tych zagadnieniach będą jeszcze pewne usprawnienia. Tak, pojawiły się pytania dotyczące sądu drugiej instancji, czyli ile będziemy czekać na prawomocny wyrok. I przejdziemy teraz do kolejnej części naszej prezentacji, w której właśnie zaprezentujemy takie statystyki. Średni czas trwania postępowania apelacyjnego w sprawach, które były prowadzone w naszej kancelarii. Średni czas trwania takiego postępowania w sądach apelacyjnych w Polsce to 430 dni, więc no nieco ponad rok. Jeżeli przejdziemy do konkretnych apelacji, i tak jak w przypadku sądu pierwszej instancji, mieliśmy tylko 20 przykładowych sądów okręgowych. Tak, w przypadku apelacji zaprezentowaliśmy Państwu już całość naszych danych z tego względu, że sądów apelacyjnych w Polsce jest 11. Więc w dość prosty sposób mogliśmy te 11 sądów i dane z tych 11 sądów Państwu przedstawić. Jak widać na załączonej grafice, najszybciej, oczywiście średnio, postępowanie apelacyjne toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. 274 dni to jest naprawdę dobry wynik. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 338 dni. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. 342 dni i sąd apelacyjny w Szczecinie, 365 dni, więc te cztery sądy apelacyjne statystycznie łapią się w okresie jednego roku. Dalej mamy sądy apelacyjne w Rzeszowie, sąd apelacyjny w Łodzi, w Białym Stoku, sąd apelacyjny w Warszawie. Tutaj ciekawostka, w sądach okręgowych w Warszawie czeka się zdecydowanie najdłużej w pierwszej instancji, a sąd apelacyjne w Warszawie w naszych statystykach. No nie wypadł najgorzej, aczkolwiek mamy już sygnały z sądu, z sądu Apelacyjnego w Warszawie od wielu sędziów, że ten czas akurat w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie na ten moment należy nastawić się na to, że będzie on ulegał wydłużeniu. Kolejne miejsca to Sąd Apelacyjny w Krakowie, w Poznaniu i na ostatnim miejscu Sąd Apelacyjny w Katowicach 574 dni. Średnio należy czekać na wyrok sądu drugiej instancji od złożenia apelacji czy od wyroku, od daty wyroku pierwszej instancji do wyroku drugiej instancji. Tak, Szanowni Państwo, dlaczego procesy tyle trwają? To jest ogólnie bardzo złożone. My chcemy się Państwu pokazać pewne fakty czy zdarzenia jakie miały miejsce Dlaczego sale frankowe trwają tak długo, w szczególności te pierwsze, które były skane w okresie 2017, 2018 czy 2019 roku? To był czas, kiedy orzecznictwo kształtowało się w stawach frankowych. Przypomnę Państwu, że wtedy dominującym rozstrzygnięciem było otrankowienie umowy kredytowej, czyli usunięcie z umowy zapisów abuzywnych przy jednoczesnym Utrzymaniu umowy w mocy bez tych zapisów, czyli mieli państwo taki po prostu kredyt złotowy oprocentowany parametrem LIBOR, aktualnie SARON. Natomiast w tym czasie również sądy zaczęły kierować pytania predycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednym z tych najważniejszych pytań było pytanie stawie państwa dziubak, które zostało skrywane do CUE do w 2018 roku i część sądów wtedy jeszcze to były głównie sądy w Warszawie. Czy w tych miastach, gdzie banki miały siedzibę, zawieszały te postępowania do czasu rozstrzygnięcia właśnie tej sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? I to należy oceniać w dwóch aspektach. Po pierwsze, było to dobre posunięcie ze strony sądów. Ponieważ nie wydawały one wyroków, które mogły być dla Państwa niekorzystne. Natomiast tym drugim aspektem, można powiedzieć, ujemnym, był fakt, że sprawy po prostu trwają dłużej. Natomiast jeżeli miałbym wybierać niekorzystne rozstrzygnięcie, kiedy ono się kształtowało, a poczekanie do momentu wydania tego korzystnego wyroku, sobie Państwa dziubak i uzyskania pozytywnego wyroku, zdecydowanie wybieram tą opcję, która jest dla Państwa po prostu korzystniejsza, bezpieczniejsza i pozwala się Państwu uwolnić od tej nieuczciwej umowy. Z drugiej strony część sądów także oczekiwała, Wydania uchwały Sądu Najwyższego, która niestety nie nastąpiła jeszcze, nastąpiły mniejsze uchwały, w mniejszych składach, które pozwalały ukształtować orzecznictwo na terenie naszego kraju, nie tylko w oparciu o wyrok całej państwa dziuba, który był tym pierwszym wyrokiem CUE, i którym, wydaje mi się, najmocniej przełożył się na Ukształtowanie orzecznictwa. Późniejszy wyroki CUE tylko doprecyzowały pewne kwestie, natomiast Sąd Najwyższy bardzo powoli procedował te, te, te sprawy, bardzo powoli zajmował takie jednoznaczne stanowisko i to też powodowało, że sprawy po prostu trwały dłużej, bo sądy krajowe chciały mieć wskazówki od tych sądów, które są najwyższym autorytetem w kraju, aby móc podejmować decyzje zgodne z ukształtowaną linią. Orzeczniczą. Więc to bym o, 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 wskazał jako takie twarde fakty, dlaczego niektóre postępowania trwają po prostu dłużej, z uwagi na fakt, że zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia czy to sprawy przy CUE, czy to uchwały, wydanie przez Sąd Najwyższy. Natomiast widzimy, że po wyrokach CUE. Nawet naprawdę bardzo mocno przyspieszyły. Sądy szybciej nie procedują i procedują je w sposób, dają wyroki, które są dla państwa korzystne. Tak jak wspomniał Wojciech, 99% wyroków jest korzystnych rynkowo. My mieliśmy miesiące, gdzie 100% wyroków w drugiej instancji było. Było korzystnych, więc jest o co walczyć, i myślę, że ten czas tutaj to wynagradza, ten wyrok wynagradza ten czas, który Państwo oczekiwali, ale to nie jedyna zmiana. Kolejną zmianą była również kwestia właściwości miejscowej sądu. Co to znaczy, czyli do którego sądu mogli Państwo skierować swoją sprawę frankową przed listopadem 2019 roku, czyli przed zmianami w kodeksie postępowania cywilnego, mogli Państwo pozwać bank, Jedynie w mieście, w której bank miał siedzibę. W ówczesnym czasie był to Gdańsk, Katowice, Wrocław, i większość banków swoje siedziby miała w Warszawie, więc Warszawa po prostu była najbardziej obciążonym sądem w kraju pod kątem spraw frankowych. Po 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy kodeksów postępowania cywilnego, dające nam możliwość wyboru: czy chcemy skierować sprawę do sądu np. w Warszawie, czyli tam, gdzie bank miał swoją siedzibę, czy chcieliśmy skierować sprawę do sądu, który był właściwy według państwa miejsca zamieszkania. My, podejmując decyzję strategiczną, zaczęliśmy Państwu rekomendować, żebyśmy nie składali pozów do Warszawy, bo wiedzieliśmy, że jest ona mocno obciążona i wszyscy będą tę sprawę kierowali, tylko żebyśmy po prostu zaczęli kierować sprawy do tych wszystkich sądów, do których mogliśmy tę sprawę skierować, czyli do sądów najbliższych Państwa miejsca zamieszkania. I niestety po kwietniu 2020 trzeciego roku doszła kolejna zmiana nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która wskazała, że stawy kredytów indeksowanych i denominowanych mogą być wyłącznie kierowane do sądów według właściwości miejscowej państwa zamieszkania. Więc teraz już wszystkie sprawy są rozproszone po całym kraju. Ale my wykorzystaliśmy ten moment między 2019 rokiem a 2023 rokiem, aby część spraw po prostu skierować do innych sądów, mniejszych sądów czy innych apelacji w kraju, a nie wszystkie sprawy po prostu skierować do jednego warszawskiego sądu, bo przewidzieliśmy to, że ten sąd po prostu będzie miał bardzo dużą ilość spraw i może być po prostu, mieć mniejszą wydolność przerobową tych spraw w przyszłości. Dzięki temu część z Państwa uzyskuje te wyroki na przykład w okresie krótszym niż 24 miesiące, a mamy klientów, którym udało się uzyskać wyroki prawomocne w okresie krótszym niż 12 miesięcy. To są oczywiście wyjątkowe sytuacje i nieco odbiegające od tych uśrednionych statystyk, ale proszę pamiętać, że to są statystyki uśrednione, czyli między najszybszym sądem w Suwałkach, gdzie jest 216 dni, a najdłuższym sądem w Warszawie, gdzie jest ponad 1100 dni, to gdybyśmy tylko liczyli średnią z tych dwóch dni, to wychodziłoby około 700 dni Dni, więc też proszę wziąć poprawkę na to, że są to dane uśrednione i oczywiście wszystko zależy od tego, jak dany referat prowadzi konkretny sędzia, jaki ma tryb postępowania i jak sąd po prostu podchodzi do prowadzenia sprawy. Szanowni Państwo, jedno z pytań, które zadali Państwo na czacie dotyczyło sądów Bydgoszczy. Ktoś z Państwa zapytał, czy Bydgoszcz nie łapie się pod żadne kryteria. Bydgoszcz łapie się pod kryteria. Nie jest tam na tyle szybko, jak w tej pierwszej dziesiątce, którą Państwu przedstawiliśmy nie jest tam na tyle wolno, jak w tej ostatniej dziesiątce, którą przedstawiliśmy, w której były między innymi trzy sądy warszawskie, ale jeśli chodzi o wydanie w wyroku prawomocnego, Bydgoszcz podchodzi pod apelację gdańską, apelacja gdańska już została przez nas przedstawiona w tych statystykach, więc ten sąd w Bydgoszczy właśnie łapie się pod apelację gdańską. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przyczyny długości trwania postępowania, bo pewnie wszyscy czujemy, że te postępowania no, trwają długo, jeśli nie powiedzieć za długo. Do chyba największej, takiej najważniejszej przyczyny, teraz Państwu ją przedstawimy, czyli jest to ta rekordowa ilość spraw frankowych w sądach. I ostatnio pełnomocnik Ministerstwa Sprawiedliwości do Spraw Ochrony Konsumentów, pani Aneta Wiewiorowska, o której jeszcze opowiemy w dalszej części naszej prezentacji. W ostatnim wywiadzie wskazała, że tych spraw frankowiczów w polskich sądach jest co najmniej 170 tysięcy. A tylko w samym ubiegłym roku do sądu trafiło ponad 90 tysięcy spraw. A w tych 170 tysiącach jeszcze nie ma spraw, których to bank pozwał klientów. Więc tych spraw no, może być około 200 tysięcy. Jest to rekordowa ilość spraw frankowych. Oczywiście mówimy tylko o sprawach frankowych. Sędziowie poza Wydziałem Frankowym Sądu Okręgowego w Warszawie prowadzą oczywiście inne sprawy cywilne. A więc niestety ale dochodzi do tego, że sędziowie są na tyle obciążeni tymi sprawami, że długość trwania postępowania i czas oczekiwania na wyrok ulega wydłużeniu. Kolejna przyczyna to właśnie to nadmierne obciążenie referatów sędziowskich i nawet przybywając na sali sądowej czy wysyłając pisma do sądu z ponagleniem z prośbą o podjęcie czynności, otrzymujemy odpowiedzi, od sądów z informacją, tak jak mogą Państwo zobaczyć, przykładową odpowiedź akurat Sądu Okręgowego w Poznaniu, z informacją, że sąd informuje, że ten termin rozprawy zostanie wyznaczony według kolejności i nie ma możliwości wcześniejszego wyznaczenia terminu rozprawy ze względu na bardzo duże obciążenie. I tu ciekawostka: decernatów musieliśmy zweryfikować, czym jest decernat, to jest po prostu referat, ale w w Poznaniu rzeczywiście przyjęło się to określenie decernat na referat sędziego. Kolejny przykład, także z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Na naszą prośbę o przyspieszenie podjęcia czynności w postępowaniu w sprawie otrzymaliśmy informację, że u sędziego sprawozdawcy znajduje się obecnie około 500 spraw i nie ma realnych możliwości przyspieszenia rozpoznania sprawy. Szanowni Państwo, wcześniej wspomniana pani pełnomocnik Wiewiorowska wskazała, że w sądzie okręgowym w Warszawie w Wydziale Frankowym sędziowie, referaty sędziów liczą sobie około 1500 spraw. To są potężne ilości. No Ministerstwo Sprawiedliwości na pewno musi podjąć pewne i to radykalne kroki w celu zapobieżenia przewlekłości tych postępowań. O tych zadaniach, o tych działaniach, które już zostały podjęte lub są w fazie projektowania, jeszcze Państwu opowiemy. Ale właśnie ta ilość spraw w referatach sędziów powoduje, że po prostu niemożliwym jest przyspieszenie prowadzenia sprawy i przyspieszenie wydania wyroku. Natomiast my też tutaj podejmujemy próby, żeby u sędziów, sędziów zawnioskować o przyspieszenie czy o ponaglenie pewnych czynności. Czyli jeżeli widzimy na przykład, że w sprawie nic się nie dzieje, to wysłamy do sądu wniosek, w prosimy, żeby sąd podjął pewne czynności. Na czekając na termin rozprawy, możemy jakieś czynności, czy, czy to wymiany pis pomiędzy pełnomocnikami, czy to opinie biegłego, czy jakieś inne kwestie dowodowe, przeprowadzić. Więc jeżeli mamy możliwość i tutaj przeszłość tego, żeby pewne czynności przyspieszyć i nie czekać, do terminu rusawy, to my oczywiście takie czynności z zamienia kancelarii podejmujemy, bo doskonale wiemy, jak dla Państwa jest ważne, ale również dla nas to, aby sprawa była poznana dynamicznie, żebyśmy jak najszybciej po prostu mogli całe prawomocnie zakończyć, żeby Państwo mogli cieszyć się tym rokiem prawomocnym i nie myśleć już o tym kre, kre, kredycie. Natomiast są pewne tutaj mankamenty, które powodują, że no nie, nie wszystko jest od nas w procesie sądowym uzależnione. Od przyjęcia sprawy do kancelarii, do wysłania pozwu, mamy na nią pełną kontrolę, i tutaj ten czas możemy po prostu sobie dogodnie kształtować. Natomiast kiedy sprawa trafia do rwatu sędziego, tam już sędzia jest panem postępowania i to on by tutaj dyktuje te warunki, my tylko możemy po prostu poprosić, ponaglać, mamy pewne narzędzia, z na którymi możemy operować, natomiast też trzeba robić po prostu, używać ich z głową, żeby nie odnieść odwrotnego skutku. Dokładnie. O tych działaniach, które Kancelaria podejmuje w Państwa imieniu jeszcze opowiemy. Też państwo piszą, że trochę te kolejki w sądach sztucznie zrobione, przecież te umowy to jeden wzór. No rzeczywiście takie jest, że te umowy są bardzo podobne do siebie i zawierają klauzule abuzywne bardzo podobnej treści. Tylko oczywiście aż tak proste to nie jest. Sąd musi też zbadać ten status konsumenta, czy państwo w chwili zawarcia umowy kredytu posiadali status konsumenta. I choćby dlatego sąd musi wyznaczyć termin rozprawy, żeby Państwa przesłuchać. A jak pewnie Państwo, a przynajmniej część z Państwa wie, sam okres oczekiwania na wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy. To są często, to jest często bardzo długi okres nad sięgający kilkunastu miesięcy, więc oczywiście wymiana pism procesowych też następuje i powiedzmy, że ona występuje już w tym okresie oczekiwania na termin rozprawy, ale chociażby przez ten termin rozprawy, Oczekiwanie na ten termin, to to postępowanie tyle trwa. Ktoś z Państwa też zapytał, czy zdarza się, że na pierwszym terminie do sprawy zapada wyrok? Jak najbardziej tak. Ma to związek z tym, że sądy, można powiedzieć, nauczyły się już orzekać w sprawach frankowych. Na początku to wcale nie było takie oczywiste i tych czynności w postępowaniu sądy wykonywały dużo więcej niż rzeczywiście mogłyby podjąć, żeby rzetelnie wyjaśnić sprawę. I często zdarza się, że właśnie na tej jednej rozprawie Sąd przesłuchuje Państwa już jest gotowy do wydania wyroku i albo już na pierwszej rozprawie zamyka przewód sądowy I odracza wydanie wyroku Oczywiście nie zawsze tak jest, ale jak najbardziej jest taka możliwość Że na pierwszym terminie rozprawy zapadnie wyrok Szanowni Państwo, skąd jeszcze bierze się takie opóźnienie i taki Wydłużony czas oczekiwania Na wyrok, no właśnie zmiany w orzecznictwie, o których Wojciech już częściowo opowiedział, a taką główną zmianą w orzecznictwie był wyrok SUE w sprawie państwa Dziubak z 2019 roku i to umożliwienie, to zielone światło dla polskich sądów do stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Przed 2019 rokiem, praktycznie nie było mowy o nieważności umowy kredytu, pojawiały się głosy, że jeśli już, to tylko do tych kredytów denominowanych, a nie indeksowanych, których jest większość na polskim rynku. I ten przełomowy wyrok w sprawie państwa Dziubak, on też musiał, musiało trochę czasu upłynąć, żeby nasze krajowe sądy dostosowały się do treści tego wyroku, zastosowały te zasady, które tam zostały wyrażone. I tak naprawdę od 2020 roku dopiero ruszyła ta fala tych wyroków na nieważność. A to jest bardzo istotne, co powiedziałeś, pociechu, pod kątem tym, tej fali wyroków która stwierdza nieważność umowy kredytowej, ponieważ tego typu orzecznictwo i tego typu postępowanie sprawia, że sądy nie muszą przebadać dowodów z opinii biegłego pod kątem np. odfrankowania, czyli ustania jaka jest różnica między tym, co Państwo rzeczywiście wpłacili, a tym, co Państwo powinniście płacić, gdyby umowa nie zawierała tych zapisów nieuczciwych, ale dalej była wykonywana właśnie w oparciu o kwotę kredytu uważaną w łobotówkach, a oprocentowaną ówcześnie parametrem LIBOR, aktualnie SARON, no bo my takie wyśnia przygotowaliśmy i one były bardzo dokładne, natomiast sąd i tak musiał w takim wypadku powołać biegłego, a powołanie biegłego wydłużało postępowanie o jakieś między 6 a 8 miesięcy, jak nie dłużej, bo biegłych też zaczyna brakować. Więc ten fakt, że doszło do zmiany tego orzecznictwa i te wyroki zapadają właśnie stwierdzające nieważność umowy, powoduje, że opada nam dowód z opinii biegłego, co po pierwsze przyspiesza postępowanie, a po drugie powoduje, że nie muszą Państwo ponosić dodatkowych kosztów sądowych właśnie w związku z tym dowodem. Dokładnie tak, ale można powiedzieć, że do końca 2019 roku, czyli kiedy zapadł wyrok sprawy państwa Dziubak, też inaczej kształtowała się ta strategia w pozwach i rzeczywiście tej nieważności po prostu ona nie była formułowana, więc skutek tego orzeczenia był taki, że po prostu te pozwy należało rozszerzać o kwestię nieważności, a kolejnym skutkiem tego rozszerzenia było bardzo często przeniesienie Państwa sprawy z Sądu Rejonowego, w którym była mniejsza wartość przedmiotu sporu, do Sądu Okręgowego. Często było tak, że już samo przejście tej sprawy jeszcze w pierwszej instancji z Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego to już było, była kwestia często wielu miesięcy. No i zanim sąd okręgowy jako sąd pierwszej instancji podjął to postępowanie, które już było wcześniej rozpoczęte, to też zawsze minęło trochę czasu. Także te zmiany w orzecznictwie też wpływały na, na podejmowane czynności i na tempo prowadzonych postępowań. Kolejna przyczyna, jaką dostrzegamy w tym, dlaczego te postępowania trwają tak długo, to niekorzystanie przez sądy z, z rozwiązań usprawniających, które przewiduje już kodeks postępowania cywilnego, w którym został wprowadzony odrębny podrozdział dotyczący postępowań konsumenckich, i niestety zauważamy, że sądy niespecjalnie dostosowały się do akurat do tych przepisów, które w momencie, w którym byłyby zastosowane w całości, rzeczywiście mogłyby doprowadzić do zmniejszenia czynności procesowych, a tym samym do skrócenia czasu trwania postępowania. Kolejną taką przyczyną jest też wielość tych czynności procesowych w toku postępowania. To oczywiście jest, to są wnioski dowodowe, to jest przesłuchanie państwa, bank wnosi też o przesłuchanie świadków, to jest wymiana pism procesowych, pozew, odpowiedź na pozew, czasami replika na odpowiedź na pozew, czasami ustosunkowanie się do zeznań świadków, te zeznania mogą być na piśmie. Więc tych czynności procesowych rzeczywiście jest sporo. Później po wyroku, jeżeli strony zdecydują się na złożenie apelacji, to mamy kolejne czynności procesowe w postępowaniu apelacyjnym. Na szczęście jest ich mniej, no ale jednak ma to wpływ na czas trwania postępowania i właśnie apelacje, które bank niestety uporczywie składa w I każdej sprawie. O to dzisiaj też padało kilka pytań, więc tutaj też my że zrobimy taką, taką dłuższą przerwę przy tym slajdzie, żeby Państwu też opowiedzieć, jak to wygląda. Wtedy, jak Wojciech usłyszałeś, banki składają apelacje. Z pewnymi wyjątkami, bo rzeczywiście pojawiają się banki, które rezygnują już na większą skalę ze składania apelacji, ale niestety jest to ja wiem tylko o banku BNP Paribas, który przyjęło akurat taką strategię, że tych apelacji w sprawach już odchodzi od składania tych apelacji. Niestety w pozostałych przypadkach, co do zasady, bank apelację składa, więc należy liczyć się z tym, że to postępowanie no, będzie trwało dwie instancje. Dlaczego tak się dzieje, że bank składa apelację? Z prostej przyczyny. Po pierwsze, bankowi zależy na tym, żeby zniechęcić zarówno państwa do tego, żeby prowadzić to postępowanie do końca, jak i potencjalnych kredytobiorców którzy jeszcze wahają się z podjęciem decyzji, czy wystąpić z pozwem przeciwko bankowi, czy nie. To jest taki jasny komunikat kierowany względem klientów, tych potencjalnych. Frankowiczu, licz się z tym, że jeżeli złożysz pozew do sądu, to my będziemy walczyć do końca, będziemy składać apelacje, co więcej, pozwiemy ci o zwrot kapitału, być może jakieś inne roszczenia, które jak pewnie Państwo wiecie po serii grudniowych orzeczeń SUE, roszczenia typu o bezumowne korzystanie z kapitału czy o waloryzację są roszczeniami bezzasadnymi, ale komunikat kierowany ze strony banków jest jasny, że bank podejmie wszelkie możliwe środki do obrony, a tym samym też do przedłużenia postępowania. Tak, to faktycznie ma miejsce i my widzimy, że banki mogą korzystać z tego typu dwuinstancyjnego i z niego korzystają. Natomiast widzimy też, że banki coraz rzadziej składają skargi kasacyjne. One się zajmują już naprawdę w mniejszej ilości spraw, więc to widać, że być może banki tą strategię swoją będą modyfikowały. Natomiast nie znamy strategii wszystkich banków, znaczy nie wiemy, jakie banki mają plany, bo wiemy, że składają apelacje i my na nie odpowiadamy. Natomiast te apelacje są przez banki przegrywane w 99%, więc to też tylko powoduje, że ten czas trwania się wydłuża, ale to jest strategia banków, po prostu tak jak wspomniał wojciech na przeczekanie i na zmęczenie przeciwnika, czyli państwa. Natomiast tutaj, patrząc pod kątem tego, jak wygląda orzecznictwo, to jest tylko po prostu kwestia czasu, kiedy ten wyrok zapadnie i, i jaki będzie też i tu będzie po prostu nieważność, czy odfrankowienie w zdecydowanej większości są to wyroki, które stwierdzają nieważność, i też o tym Państwu powiemy, że ten dłuższy czas trwania postępowań, no też przekłada się tutaj na taką, powiedzmy, rekompensatę za czas trwania postępowania w postaci ustawowych odsetek za opóźnienie. No i tutaj yy, wspomnieliśmy już o tych grudniowych wyrokach CUE. Które miały miejsce w ubiegłym roku, to faktycznie widzimy tu już zmiany w orzecznictwie i sądy zaczynają te odsetki zas zasądzać od tych wcześniejszych dat, czyli te wartości odsetek powinny być po prostu wyższe. Tak, dokładnie. O tym jeszcze powiemy, ale myślę, że takie uporczywe składanie przez Banka Palacji w każdej sprawie ma też na celu skłonienie państwa do tego, żebyście chętniej zawierali ugody z bankiem. Na pewno jest wśród Państwa spora grupa osób, która taką propozycję ugodową od banku otrzymała. Z doświadczenia wiemy, że te propozycje ugodowe są dużo gorsze niż efekty, niż to, co mogą Państwo uzyskać w sądzie, a właśnie przedłużenie trwania tego postępowania, to, że te postępowania trwają tyle, to jest argument dla banku, a sam przecież bank ma na to wpływ, że te postępowania się przedłużają, chociażby przez to uporczywe składanie apelacji, ale jest to argument do tego, żeby nakłonić Państwa do, do zawarcia takiej ugody, także w tym miejscu chyba też możemy powiedzieć, że przy każdej takiej propozycji ugody prosimy Państwa o przesłanie takiej propozycji ugody do kancelarii celem jej weryfikacji, tak żebyśmy Państwu mogli pomóc w weryfikacji tej propozycji ugodowej, to zachęcamy do tego, żeby takie propozycje do kancelarii przesłać. Tak, a to co istotne, to my również na jednym z naszych webinarów które mogą Państwo znaleźć na naszym kanale na YouTube, wskazywaliśmy, jakie mogą być niebezpieczeństwa, czy, czy, czy jakie mogą być zagrożenia w zawarciu w takiej propozycji ugodowej, ponieważ tam często po prostu banki przemyślają pewne zapisy, które mogą być dla Państwa niekorzystne. Dlatego też dobrze po prostu na nią spojrzeć tak, aby, abyście Państwo mieli po prostu jasny obraz sytuacji. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to zachęcamy, żeby wejść na nasz kanał i po prostu ten film odszukać, tam z Wojciechem wspólnie bardzo szczegółowo omówiliśmy poszczególne wzorce, wzorce takich ugód i tego, jak banki to oferują. I czego w nich nie pokazują, a powinny w naszej ocenie? Gdyż Państwo też pytają o to, czy jest jakaś możliwość przyspieszenia orzekania przez sędziego i jak to zrobić, pyta Pan Piotr, to płynnie przejdziemy teraz do tej części, czyli te działania kancelarii, które podejmujemy w celu przyspieszenia lub zminimalizowania tych negatywnych skutków długiego oczekiwania na wyrok. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności jest to odpowiednia konstrukcja pozwu. Z żądaniem nieważności na pierwszym miejscu. Jest to o tyle istotne, że sąd, rozpatrując żądania, które są zawarte w pozwie, oczywiście rozpoczyna od żądania, które jest na pierwszym miejscu. Biorąc pod uwagę statystyki, o których już tu wielokrotnie informowaliśmy, które sięgają 90 kilku procent korzystnych wyroków, to z tych 90 kilku procent, kolejne 90 kilka procent to jest stwierdzenie nieważności. Więc dominującym, absolutnie dominującym. Rodzajem rozstrzygnięcia w sprawach frankowych jest żądanie nieważności. To, że jest to dominujący kierunek i dominujące rozstrzygnięcie, ma odzwierciedlenie właśnie w konstrukcji pozwu. W pozwie na pierwszym miejscu właśnie jest to żądanie nieważności, przez co teoretycznie sąd no, ma prościej, ma łatwiej, żeby wydać wyrok. Skoro to nie, ta nieważność, która jest najczęściej orzekana, jest na pierwszym miejscu, to nie musi do niej przechodzić kolejno, Poprzez wcześniejsze jakieś żądania, które w ocenie sądu są bezzasadne. Taką czynnością, takim wnioskiem, który też powoduje, że te negatywne skutki długiego oczekiwania na wyrok są mniejsze, jest wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie płatności rad. Taki wniosek może zostać złożony zarówno w pozwie, jak i w toku postępowania. Polega on na tym, że sąd podejmując decyzję o tym, czy zabezpieczyć państwa powództwo, czy nie, jeżeli wyda taką decyzję, że zabezpiecza powództwo, to następuje to zabezpieczenie w formie zawieszenia płatności rad. W telegraficznym skrócie po prostu nie muszą państwo płacić rad na czas trwania procesu, jeśli sąd wyda takie postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Tych wniosków o zabezpieczenie do 2023 roku, Aż tak dużo nie było i nie składaliśmy. Z tego względu, że stanowisko sądów było raczej przeważające za tym, żeby takie wnioski oddalać, czyli ich nie uwzględniać. Głównie sądy powoływały się na fakt, że sytuacja finansowa banku jest na tyle dobra, że nie ma zagrożenia, że w przypadku wydania prawomocnego wyroku bank będzie miał problemy finansowe z tym, żeby zapłacić na Państwa rzecz, żeby zrealizować po prostu ten wyrok. Mieliśmy do czynienia z przełomowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z czerwca 2023 roku, w którym sąd wskazał, że ten wniosek o zabezpieczenie powództwa, jeśli spowoduje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, to jak najbardziej taki wniosek może być uwzględniony przez sąd. To spowodowało, że takie wnioski chętniej zaczęliśmy składać, ale przede wszystkim chętniej zaczęły być uwzględniane przez sądy. Z naszych statystyk, w których też kilka tysięcy takich spraw zostało ujętych, z naszych statystyk wynika, że uwzględnianie takich wniosków o zabezpieczenie powództwa mieści się w granicach około 78%. I też ten wyrok Trybunału z czerwca 2023 roku wskazywał na taką okoliczność nadpłaty kredytu. I padły tam takie sugestie, zresztą one wcześniej też pojawiały się w orzecznictwie. I w doktrynie, że jeśli mają Państwo nadpłacony kapitał, czyli na dzień złożenia wniosku spłacili Państwo na rzecz, zapłacili Państwo na rzecz banku więcej niż otrzymali, nawet jeżeli dalej Państwo spłacają kredyt, to są Państwo w lepszej sytuacji i sądy chętniej powinny uwzględniać taki wniosek o zabezpieczenie. Ale ta sytuacja po wyroku z czerwca 2023 roku wygląda tak, że praktycznie nie widzimy różnicy pomiędzy. Uwzględnialnością tych wniosków w przypadku nadpłaconego kapitału i nienadpłaconego kapitału. Różnica jest dosłownie w 2-3%, więc ciężko powiedzieć, czy jeżeli państwo mają nadpłacony kapitał, to czy sąd uwzględni ten wniosek, czy nie. Jest to uzależnione od woli sądu. Oczywiście, jeżeli decyzja sądu byłaby odmowna, istnieje możliwość złożenia zażalenia. Takie zażalenie jest rozpatrywane przez sąd wyższego, sąd drugiej instancji. I jest możliwość, żeby takie zażalnie złożyć. Tak, tutaj Tybunow wskazał wprost, że sąd krajowy ma w jak najszerszym zakresie zabezpieczyć interes konsumenta i tak układować postępowanie, żeby konsument nie musiał tutaj ponosić jakichś negatywnych konsekwencji, na przykład comiesięcznego rozszerzania tego powództwa, bądź występowania z drugim powództwem, bo to po pierwsze naraża konsumenta na dodatkowe koszty i czas na takich sporów, a po drugie, jeżeli możemy coś zakończyć jednym postępowaniem, to w ocenie Trybunału jest to najbardziej optymalna ścieżka do tego, aby w pełnym zakresie roszczenia konsumentów po prostu zabezpieczyć. I sądy krajowe, tak jak wspomniał Wojciech, tutaj już nie rozróżniają, czy tym argumentem wiodącym nie jest okoliczność, czy państwo kredyt nominalnie spłacili, czy jeszcze nie. Sąd musi po prostu zweryfikować to, czy takie zabezpieczenie w pełni chroni państwa interesy. Pani Dorota wskazała na czacie, że jej spłata już dawno przekroczyła kapitał, a i tak sąd odrzucił wniosek. Dlaczego? No, właśnie Pani Dorota, mogło być tak, że akurat trafiła Pani na sędziego, który ma taki pogląd, i powiem więcej, są sędziowie, którzy w dalszym ciągu uważają, że sprawy Frankowe należy oddalać. Więc zdarzają się tacy sędziowie w sądach pierwszej instancji, którzy uważają, że te powództwa Frankowiczów są bezzasadne. Więc jeśli trafimy na takiego sędziego, to siłą rzeczy, jeśli otrzymano wniosek o zabezpieczenie powództwa, on także będzie oddalony. Hmm. Tak, to jest ten 1% spraw, to... ale też się proszę nie martwić, my, my znamy Akurat w pierwszej instancji ten odsetek jest nieco wyższy. Tak, ale jeśli chodzi o pomocę to jest ten niecały 1%, 1%, natomiast my też znamy tych sędziów, wiemy jak oni orzekają, wpływamy na to, żeby oni zmienili swoje nastawienie pod kątem właśnie tego, jak ukształtowała się linia orzecznicza. I to co jest istotne to, to fakt, że musimy po prostu pierwszą instancję przejść procesowo bardzo dobrze, czyli te wszystkie kwestie dowodowe Państwa przesłuchania wykonać należycie pod kątem dowodowym i procesowym, żeby później w drugiej instancji móc albo ten wyrok uchylić, albo go po prostu zmienić na wyrok korzystny, więc wyrok pierwszej instancji jeszcze nie jest ostateczną wyrocznią, stosowanie jest dwuinstancyjne i, i czasem po prostu z niego korzystamy. Ale jeszcze mogło być tak i częściej jest tak, że po prostu sąd ma taki pogląd, że jednak zwraca uwagę na sytuację finansową banku. Jeżeli ta sytuacja finansowa banku w ocenie sądu jest na tyle korzystna, że nie ma zagrożenia, że po wydaniu wyroku prawomocnego bank będzie miał problemy finansowe z realizacją tego wyroku, czyli żeby się też rozliczyć z państwem, to jest część sędziów, która właśnie w takiej sytuacji, niezależnie od tego, czy państwo mają spłacony kapitał, czy nie, oddalą wniosek. Więc zależy to właśnie od stanowiska sędziego. W takiej sytuacji mamy możliwość złożenia zażalenia na to postanowienie. Też nie wiem, czy pani akurat już ma rozpatrzone takie zażalenie, ale jeśli nie, to liczymy na to, że sąd drugiej instancji zmieni decyzję i zabezpieczy pani powództwo. Kolejne pytanie, już przy okazji możemy odpowiedzieć. Zadaje pani Edyta, w jakim terminie sąd? Od, w jakim terminie od wpłynięcia do sądu wniosku o zabezpieczenie sąd zwykle wydaje postanowienie? Szanowni Państwo, tutaj też nie ma reguły, ale z naszej obserwacji wynika, że wynika to też z przepisów, że sąd powinien w pierwszej kolejności takim wnioskiem o zabezpieczenie powozów się zająć. I z naszego doświadczenia wynika, że co do zasady ten czas oczekiwania na rozstrzygnięcie wynosi około kilku miesięcy. Zdarza się, że czekamy dosłownie 3-4 tygodnie i otrzymujemy już takie postanowienie. A zdarzy się, że czekamy kilka miesięcy na taki wniosek. Na oczywiście rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku, na wydanie postanowienia przez sąd. Rekompensata dla Frankowiczów, o której Wojciech już wspomniał, można powiedzieć, że to też jest, może nie na otarcie łez, ale rzeczywiście jest to rekompensata tego, że to postępowanie tyle trwa. A chodzi o odsetki, o które wnosimy w Państwa imieniu od żądanych kwot. Czyli jeżeli w pozwie wnosimy o zwrot kwot, które Państwo wpłacili na rzecz banku, wnosimy też o zasądzenie odsetek od tych kwot, liczonych od upływu terminu wskazanego w reklamacji. Reklamacja to jest pismo, które wysłaliśmy w Państwa imieniu przed złożeniem pozwu, czyli inicjujące postępowanie przedsądowe, informując bank o tym, że Państwo już mają roszczenie względem banku. Te odsetki aktualnie wynoszą 11,25% w skali roku. Mieliśmy w zeszłym roku, w grudniu, bardzo istotne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, że odsetki właśnie dla państwa, dla Frankowiczów, nie powinny być liczone od oświadczenia o skutkach nieważności, które było często składane na skutek federalnej uchwały Sądu Najwyższego. Może nie będziemy o nim mówić, ale takie oświadczenia pewnie państwo, część z państwa składało w toku procesu. Tylko te odsetki należy liczyć od daty wskazanej w reklamacji, od upływu terminu, który wskazaliśmy w reklamacji bankowi, do zapłaty państwa roszczeń. Efekt jest taki, że te postępowania, kiedy trwają po 3-4 lata, czy nawet więcej czasami, ta wartość odsetek od kwot jest bardzo duża, bo często to są kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nawet i więcej, więc jest to rekompensata, która jest na pewno odczuwalna dla Państwa kieszeni. Tak, ja tutaj mogę powiedzieć, że my robiliśmy taką próbę w kancelarii na przykładzie 100 spraw, gdzie średnia wartość różnicy w odsetkach wynosiła około 43 tysięcy złotych, ta najniższa wartość wynosiła około 16 tysięcy złotych, natomiast najwyższa wartość wynosiła ponad 114 tysięcy złotych. Więc faktycznie po tym orzeczeniu CUE my widzimy tą wyraźną zmianę w tendencjach orzeczniczych w sądach. I sądy faktycznie te odsetki zasadają od tej wcześniejszej daty, która daje możliwość właśnie naliczenia wyższych odsetek, czyli powiedzmy tej rekompensaty za to, że bank przeciągał postępowanie w czasie, powoływał więcej świadków czy więcej dowodów, które wydłużały ilość czynności i wydłużały finalnie czas trwania sporu. Więc to jest taka powiedzmy właśnie dla państwa rekompensata za to, że sąd pozwana, która przegrywa spór jeszcze do. do Doprowadziła do tego, że trwał on dłużej niż, niż powinien. I faktycznie, tak jak wspomniał Wojciech, są to kwoty rzędu od kilkunastu, kilkudziesięciu, nawet do kilkuset tysięcy złotych. Pan Wawrzyniec pyta, czy ktoś faktycznie otrzymał zwrot pieniędzy? Jak najbardziej to się dzieje w każdym przypadku. Jeżeli okaże się, że bank. Raczej to się już nie zdarza, ale jakoś sporadycznie, że bank nie chce dobrowolnie zrealizować prawomocnego wyroku, to wszczynamy postępowanie egzekucyjne i komornik, komornik puka do drzwi. Puka ma. do drzwi z pieniężną ten wyrok, więc jak najbardziej klienci otrzymują zwrot pieniędzy po prawomocnym wyroku. Kolejne czynności, które możemy podjąć w Państwa imieniu, to już wspomniane przez Wojciecha, złożenie wniosku o podjęcie czynności. Powiedzmy, że jest to taka najłagodniejsza forma. Zwrócenia sędziemu uwagi na to, aby podjął czynności. Takie pismo nie jest uregulowane w żadnym akcie prawnym. Jest to po prostu pismo procesowe, które kierujemy do sądu. I czasami rzeczywiście zdają egzamin i mamy rezultat w postaci podjęcia czynności, na przykład wyznaczenia terminu rozprawy. Zaobserwowaliśmy także, że część sędziów. Odpisuje na taki wniosek. Mniej więcej, tak jak mogli Państwo kilka slajdów wcześniej zobaczyć, odpowiedź brzmi mniej więcej w ten sposób, że spraw jest u sędziego tyle, że sąd nie jest w stanie przyspieszyć postępowania, nie jest w stanie podjąć dodatkowo czynności poza kolejką, która wyznacza mu, która jest wyznaczana przez wpływ spraw. Takim kolejnym pismem, powiedzmy, że już poważniejszym, kalibru. niż wniosek o podjęcie czynności, to jest pismo do prezesa sądu albo do przewodniczącego wydziału. Takie pisma kierujemy, jeśli już naprawdę to zaniechanie, ta przewlekłość postępowania już jest mocno zauważalna. Też możemy złożyć takie pismo, wskazując na kilka spraw. Jeżeli widzimy, że w danym sądzie, w danym wydziale, czy u danego sędziego mamy kilka spraw, które już widzimy, że może by tam było podjąć czynności, należałoby to zrobić, to takie pismo do prezesa sądu i do przewodniczącego wydziału kierujemy. Efekt zazwyczaj jest taki, że przewodniczący informuje o tym, że zwrócił uwagę sędziemu na to, aby podjął tam czynności, ale w następnej linijce już jest informacja o tym znaczącym obciążeniu referatów sędziów, więc no na to też trzeba zwrócić uwagę. I takim środkiem, który jest uregulowany w naszym systemie prawnym, jest skarga na przewlekłość postępowania. Taką skargę wnosi się do sądu, który prowadzi postępowanie, aczkolwiek ona sama jest rozpatrywana przez sąd wyższego rzędu. I jest to skarga, która jeśli będzie rozpatrzona pozytywnie przez sąd wyższego rzędu i stwierdzą, że postępowanie nastąpiła przewlekłość, to sąd wydaje polecenie sądowi niższego rzędu, aby wykonał pewne czynności, tak aby to postępowanie już nie było, nie nosiło tych znamion przewlekłości. Staramy się raczej taką skargę stosować jako ostateczność, ponieważ postępowanie po takiej skardze dalej toczy się o tego samego sędziego, więc też nie chcemy, żeby wprowadzać niepotrzebnie jakieś złe emocje do postępowań, ale jeżeli już widzimy, że po naszych pismach ponaglających w dalszym ciągu nic się nie dzieje, to możliwość takiej skargi na przewlekłość postępowania istnieje i ją wykorzystujemy, Dodatkowym takim aspektem tej skargi jest też takie odszkodowanie w zasadzie od skarbu państwa, które jest przyznawane najczęściej w kwocie 2000 zł. No, ma być to taka też rekompensata za, za tą przewlekłość postępowania, za to, że no, wymiar sprawiedliwości nie poradził sobie po prostu z taką ilością spraw. Natomiast tutaj mówiąc obrazowo, ta skarga na przewlekłość postępowania jest taką opcją atomową, to tutaj Państwo muszą mieć świadomość, że to zawsze działa w dwie strony. Jeżeli staramy się budować tą dobrą relację z sądem, no to ci sędziowie też są ludźmi, też mają swoje emocje, też mają pakiet spraw, które obsługują najlepiej jak potrafią, po prostu ilość jest bardzo duża. I taka skarga może na przykład wpłynąć na to, że dany sędzia nie będzie mógł awansować, czy, czy nie będzie mógł starać się o jakąś tam kwestię wyższego wynagrodzenia. Z drugiej strony, też się może odbić negatywnie na naszej sprawie, bo sędzia po prostu będzie widział, że, że złożyliśmy taką skargę i to się na przykład może odbić. Na, na orzeczeniu, na zmianie kierunku orzecznictwa danego s -s -s sędziego, bądź nawet na wydłużeniu samego postępowania, bo taka skarga, jak wspomniał Wojciech, ta do Sądu Wyższego Rzędu, tam to rozpatrzenie też trwa kilka miesięcy, może trzy, może cztery, może osiem. Potem spotem wraca do sędziego z pewnymi wytycznymi. Ja to sami musi ponownie przysiąść, więc tutaj już zyskujemy te kilka miesięcy dodatkowego oczekiwania na to, żeby nasza sprawa została po prostu rozstrzygnięta. My najbardziej Państwu rekomendujemy te po prostu dwa pierwsze, dwie pierwsze opty, czyli wniosek o, o ponaglenie, o przyspieszenie, o podjęcie jakichś czynności, czyli taki po prostu powiedzmy taką uprzejmą formę, w cudzysłowie do tego, żeby po prostu skazać sądowi, że są czynności, które można byłoby by wykonać, oczekując na przykład na termin rozprawy, bądź właśnie. Pismo do prezesa sądu, bądź spotkanie tutaj już po naszej stronie z prezesem sądu, aby omówić pewne kwestie, które można byłoby usprawnić. Natomiast tą skargę ratujemy jako taką ostateczność, jako taką opcję atomową, bo nie zależy nam na tym, że po prostu sędziowie na nas krzywo patrzyli, nie tylko na nas, ale również i na państwa, tylko że zależy nam na tym, żeby po prostu aby jak najszybciej były procedowane, ale oczywiście to jest z poszanowaniem wszystkich stron postępowania, w tym również oczywiście sądu. I zdarzało się, że po jest skargi na przewlekłość postępowania sąd który orzekał w danej sprawie, dopuścił dowód z opinii biegłego, który generalnie w normalnych okolicznościach nie byłby dopuszczony, bo przy nieważności opinia biegłego jest zbędna, ale sąd taki dowód dopuścił. Więc pytanie, czy rzeczywiście oczekiwania później na opinię biegłego, łącznie z ewentualnymi zastrzeżeniami do takiej koszty, opinii... Czy że po żeby ten dowód został przeprowadzony myślę, że gratuje nie jest warta świeczki. Tak, ale oczywiście taka możliwość jest i z takiej możliwości w takich skrajnych przypadkach korzystamy, to też nie jest tak, że nie korzystamy z tej skargi, bo, bo boimy się stanowiska sędziego, ale tak jak mówił Wojciech, należy ostrożnie dobierać te środki i już naprawdę w ostateczności taką skargę złożyć. I Szanowni Państwo, teraz myślę, że kilka dobrych informacji, które dopłynęły do nas z rynku, z mediów, a przede wszystkim z samego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości, pan Adam Bodnar, powołał pełnomocnika ministra Sprawiedliwości do spraw do ochrony praw konsumentów. Panią dr Anetę Wiewiorowską-Domagalską, która jest bardzo dobrym ekspertem w sprawach z zakresu prawa ochrony konsumentów, działa wcześniej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zna znakomicie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zadaniem pani Anety jako tego pełnomocnika będzie właśnie usprawnienie procesów, procesów postępowań sądowych w sprawach frankowych, ale mam nadzieję, że również i innych postępowań cywilnych, bo które które przedstawiła w ostatnich wywiadach medialnych czy publikacjach, są naprawdę bardzo ciekawe i dają taki tutaj dobry prognostyk, że stawy będą trwały zdecydowanie szybciej. Możemy przejść do omówienia tego, jakie to są pomysły, szanowni państwo. Przede projekt elektronicznej skrzynki nad, 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 nadawczej, czy tej komunikacji z sądem i stronami postępowania za pośrednictwem internetu. I co jest chyba istotne, to to, żeby to działo w obie strony. Aktualne zmiany, które wchodzą w postępowaniu cywilnym, czy tutaj w ogóle w sądnictwie, dają możliwość wysyłania sądowi pewnych pistw, Poprzez portal informacyjny do pełnomocników. Natomiast tutaj fajnie by było, żeby ta wymiana tych pism była dwustronna, czy nawet trójstronna, żeby pełnomocnicy mogli między sobą takie pisma wysyłać, a także i do sądu. Więc to z pewnością skróci czas trwania doleczenia tego pisa przez pocztę i też pisma będą doręczane zdecydowanie, zdecydowanie szybciej do, do stron postępowania. Projekt digitalizacji akt, czyli żeby te akta po prostu były, były elektroniczne, żeby można było do nich mieć łatwy dostęp, żeby nie trzeba było mnożyć po prostu papierologii, to oczywiście wszystko będzie sprzyjało do tego, że będzie łatwiej się prowadziło sprawy w sądach, będzie się je szybciej prowadziło i będzie po prostu łatwiejsza wymiana informacji pomiędzy stronami postępowania. Ja jestem ogromnym zwolennikiem cyfryzacji i ustalenia procesów nie tylko w naszej kancelarii, to tutaj z Wodziechem wprowadzamy, ale w ogóle w postępowaniu cywilnym, bo widzimy, że, że te zmiany tutaj są bardzo powoli wdrażane. One przynoszą dobre efekty. być może ich nie widać z dnia na dzień, ale my jeżeli sumujemy sobie liczbę tych dni, to choćby każdego dnia, jeżeli zbliżymy się o ten 1%, to to już jest naprawdę dla nas duży sukces. I faktycznie zmiany, te są, one idą w dobrym kierunku. I jest jeszcze jeden pomysł, pani, pani tutaj pełnomocnik pod tym kątem. Ale muszę jeszcze tylko powiedzieć o tym, że mogłoby się wydawać, że ta digitalizacja akt jest no, taką naprawdę drobną rzeczą, że w, przecież to nie wchodzi w merytorykę, jak to ma przyspieszyć prowadzenie akt. Szanowni, prowadzenie sprawy. Szanowni Państwo, takie pisma procesowe, jak na przykład odpowiedź na pozew w banku z załącznikami, potrafi liczyć no grubo ponad tysiąc stron. To są naprawdę opasłe tak, tutaj tak wielkie pisma procesowe. Mówiąc już żartobliwie, my kiedyś nie patrzyliśmy na ilość stron, tylko na ilość kilogramów, i najcięższe pismo ważyło ponad 5 kilogramów. A wracając do informacji o sędziach z Sądu Okręgowego w Warszawy z Wydziału Frankowego, którzy prowadzą po 1500 spraw, jeżeli dodamy takie 10 kilo akt, to naprawdę no, każdy sędzia, a jest ich tam na pewno kilkudziesięciu, no, musi mieć swoje osobne archiwum bardzo dużej powierzchni, żeby tak ta pomieścić. Więc ta digitalizacja akt jest niezwykle istotna z takiego organizacyjnego punktu widzenia i to też ma wpływ na, na czas trwania postępowania, bo sędziemu po prostu szybciej i łatwiej będzie się poruszać po aktach państwa sprawy. Tak, i to jest też bardzo istotny element, który tutaj Pani Pełnomocnik dostrzega, to jest oczywiście wsparcie medyczne dla sędziów, to jest szkolenie właśnie z orzecznictwa CUE i w ogóle łączenia naszego prawa cywilnego z prawem europejskim, żeby to wszystko tutaj działało, bo, bo oczywiście te prawo konsumenckie, prawo europejskie bardzo mocno oddziaływuje na, na kwestie i możliwości działania pełnomocników czy też sędziów. Stawy frankowe pokazały, jak dużo jest niespójności pomiędzy kodeksem cywilnym, postępowaniem cywilnym, a właśnie wykładnią kwestii dyrektywy pod kątem maksymalizacji ochrony praw konsumentów. I sędziowie też na tych sprawach frankowych tak naprawdę uczyli się z tego styku prawa europejskiego ochrony konsumentów z naszym prawem cywilnym. I to pokazuje, że faktycznie takie wsparcie metodyczne, takie szkolenia dla sędziów są bardzo potrzebne, i to będzie zawsze z korzyścią dla konsumentów, bo sędziowie po prostu będą mieli większą pewność i większą wiedzę, i możliwość łatwiejszego dostępu do wiedzy, aby po prostu do tego typu spraw mieć łatwiejszy wgląd. Z drugiej strony, pani Penowacji że chcę również stworzyć taką bazę orzecznictwa europejskiego na poszczególne zagadnienia, czy nawet stany faktyczne, czy, czy inne okoliczności, które po prostu ułatwią sędziom, ułatwią sędziom wyszukiwanie pewnego orzecznictwa do konkretnego stanu faktycznego w danej sprawie. Więc ja te zmiany oceniam bardzo pozytywnie i czekam na ich władzen, bo głęboko wierzę, że one po prostu spowodują, że ta praca sędziów będzie łatwiejsza, sprawniejsza i po prostu szybsza. Szanowni Państwo, my jak zwykle niezmiernie serdecznie zachęcamy Państwa również na nasze media społecznościowe, na kanał na YouTube na Cziecierskich i Słownicy, na naszą stronę internetową, jak i kanał na Facebooku. Jednocześnie mamy do Państwa prośbę, bo widziałem podczas naszego dzisiejszego spotkania, że mieli Państwo bardzo dużo pytań. Jeżeli chcieliby Państwo jeszcze, zapytać... oczywiście. Tak. I my chcielibyśmy na te pytania Państwu odpowiedzieć, natomiast nie na dzisiejszym spotkaniu, tylko po prostu móc przygotować się na kolejne nowe webinary, czy to wspólnie z Wojciechem, czy wspólnie z naszymi kierownikami, którzy też mają z Państwem spotkania, aby właśnie na te pytania móc Państwu odpowiedzieć, wcześniej ją przygotowując. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zagadnienia, które Państwa interesują z zakresu spraw frankowych, które dla Państwa prowadzimy. Prosilibyśmy aktualnie, żebyście Państwo te pytania właśnie na czacie zapisali. My je sobie po prostu po spotkaniu zczytamy, posegregujemy i tak ułożymy nasze kolejne webinary, żeby te pytania po prostu móc wpleść w nasze spotkania, aby Państwo jak najwięcej informacji mogli z tych naszych cotygodniowych spotkań cotygodniowych spotkań wyciągnąć. I oczywiście, jeżeli chcą być Państwo bliżej nas, mieć Państwo, chcą mieć Państwo nas w swoich kieszeniach, w swoich smartfonach, Zachęcamy do zeskanowania naszych QR-kodów, naszych mediów społecznościowych. Zarówno ja, jak i nas, Ciesielski staramy się prowadzić aktywnie konta na Instagramie. Tam dzielimy się naszymi przemyśleniami pod kątem spraw frankowych, pod kątem orzecznictwa wyroków CUE, tego co aktualnie dzieje się w zakresie roszczeń banków i staramy się to również komentować, więc skanując te kody będą po prostu Państwo na bieżąco wiedzieli co dzieje się w sprawach frankowych, w świecie spraw frankowych i jakie jest nasze stanowisko jako pełnomocn państwa pełnomocników i kancelarii w tych spotkaniach. Tak, na naszych social mediach, też na Instagramie właśnie wskazujemy, pokazujemy Państwu aktualności, ale też najistotniejsze informacje z rynku, z branży, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby Teraz sobie ten kod QR pobrać i na nasze social media, na nasze konta na Instagramie wejść i nas zaobserwować. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że tak licznie przybyli Państwo na dzisiejszy webinar. Cieszymy się, że tak duża ilość pytań z Państwa strony padła. My sobie czat z dzisiejszego spotkania na pewno zapiszemy, przeanalizujemy pytania i być może kolejny webinar, który zostanie przeprowadzony, właśnie będzie miał taką formę odpowiadania na pytania, może to będzie taka forma QA bez tego wstępu. Myślę, że jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe rozwiązania, więc widząc, ile Państwo zadają bardzo ciekawych, skąd pytań, to myślę, że takie taką formułę dla Państwa stworzymy. Tak, chcemy tak dostosować tą formułę, żebyście Państwo mogli z tego jak najwięcej postu dla, dla, dla siebie wynieść. My też się uczymy tej formuły, jesteśmy tutaj podatni na Państwa propozycje, sugestie i chcemy, żeby te spotkania były dla Państwa interesujące i owocne, więc jeżeli tutaj możemy sprostać Państwa oczekiwaniom, to oczywiście postaramy się tak dostosować tą formułę, w po prostu Państwo mieli jak najwięcej informacji i byli cały czas na bieżąco z tym, co dzieje się, czy to w poszczególnych bankach, czy to ogólnie w stawach e e frankowych na rynku. Ale na jedno z pytań, czy wygrywamy z PKOS-a, myślę, że możemy już teraz odpowiedzieć. Wygrywamy. Wygrywamy. Tak, więc te wygrane, one są, tak jak w przypadku innych banków, praktycznie blisku, bliskie 100%, więc jak najbardziej wygrywamy. W zasadzie nie ma banków, z którymi. Przegrywamy, po to są też rekomendacje procesowe i no też po to analizujemy sprawy, żeby państwo no ponosili to ryzyko. Jak najmniejsze, żeby po prostu Państwo tą sprawę mieli wygraną. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 60 minut. Wierzymy, że był to owocny czas. Przykładnie Państwu te, te informacje, które były chyba najbardziej newralgiczne, czyli ile trwają postępowania i dlaczego tak długo. I my tutaj z Wojciechem mamy to przekonanie, że z każdym tygodniem i z każdymi zmianami, które się wprowadzają w orzecznictwie. Te sprawy przyspieszają. Żyjemy Państwu spokojnego wieczoru. Przygnamy się z Państwem. Wojciech Bochenek. Wojciech Ciesielski. Do usłyszenia. Do zobaczenia.